Nazywam się Mirosław Lewicki, przyjechałem dzisiaj z Łodzi. Jestem w turnieju bardzo zadowolony, udało się wygrać. Jaki poziom? Poziom turnieju był w miarę wysoki. Mniej więcej na naszym poziomie, na moim poziomie. Od kiedy pan gra w szachy? W szachy gram od 17 lat. 17 lat? 17 lat, tak. Co? Z umiarkowanymi sukcesami. Dziękuję. Jak się nazywa wszystko przyjechało? Nazywam się Krzysztof Duch. Uczę, pochodzę z Mniszkowa. A od kiedy grasz w szachy? Od 1,5 lat. Kto cię nauczył? Mój tata i mój brat Piotrek. A powiedz mi, jaki poziom dzisiaj na tym turnieju? Było trudno zdobyć pierwsze miejsce? Było trudno. Przyjedziesz na następny turniej za rok? Tak. Dzisiejszy turniej to zaskoczył mnie po prostu, bo ostatnio raczej rodzina mnie nie wypuszcza samego, tylko po prostu wędruje albo z córką, albo z żoną. I są kłopoty zdrowotne, a ponieważ uczestnikiem tych turniejów, wijaczki, byłem, można powiedzieć, prawie wszystkich, no zresztą kolegowaliśmy się z wymienionym po prostu wijaczką. Wcześniej żeśmy grywali nawet u niego w domu, wspólnie dzieliliśmy się różnymi wiadomościami. No nie było w tym czasie takiego dostępu do pism i różnych. Także Janek miał szachmaty jeszcze rosyjskie. Ja miałem szachy i znów miesięczniki. I to żeśmy nawzajem po prostu z partii po prostu niektóre analizowali. Potem zawiązał się, jak się zawiązał klub w Tomaszowie, dograliśmy. Klub był spółdzielnia właściwie się z tym zajęła. No i nawiązaliśmy w międzyczasie jeszcze kontakt z Niemcami, a konkretnie w Turyngii, gdzie byliśmy dwa razy, rozgrywaliśmy mecze. Jako rewanże z kolei byli oni zaproszeni. Mieliśmy różne znajomości. No nastąpiła przy tym pewna strata, bo jedna z koleżanek, która akurat z nami jeździła tam, no zapoznali się na turnieju akurat z Niemcem. No i było potem małżeństwo, taka miniaturkowna Halinka, bardzo dobra. Może byłaby nawet mistrzynią Polski, a tak ta akurat już została w Niemczech. Jest to też właśnie na tym zdjęciu. Mam takie zdjęcie, które z jednej tej wycieczki w miejscowości Frida. To była pozostałości, to znaczy kopalnia jest jeszcze, ale ona nieczynna. Tam wydobywali kryształ górski. To jest okolice Turyngii, przepiękne. No, w pobliżu tam są też skocznie. My akurat byliśmy w okresie jesiennym, skoków się nie odbywały narciarskie, ale mogliśmy zobaczyć te mamucie i inne po prostu skocznie. No, wspaniałe były wspomnienia po prostu, bo były turnieje indywidualne i drużynowe. Z tych turniejów mam w domu jeszcze taką po prostu. Ja i kolega Bojanowski, dwóch zdobyliśmy akurat taka waza, coś takiego po prostu, no to jeszcze jest pamiątkowa, to jako dwie. Jeszcze drobne różne rzeczy, które tam żeśmy. Oprócz tego po przyjeździe graliśmy w Łódzkiej, można powiedzieć, to jakby trzecia liga wtedy była, także że z Radomskiem, z Piotrkowem, w Łodzi żeśmy grali. No miałem przyjemność z doktor Hermanową na przykład grać. Ona grała na szachownicy nie tylko kobiecej, ale i męskiej. No, dlatego ja po prostu miałem okazję na tym. I sekcja się potem tak rozrosła, tylu było chętnych,
że zaczęto organizować różne turnieje. Między innymi taki był Hubala, no on był stosunkowo krótko. Potem Piotrków robił Hubala. Potem był taki w Tomaszowie chemicy włókniarze. No to był duży turniej z przedstawicieli jednych i zakładów i drugich chemicznych i włókienniczychśmy grali. No i cały szereg innych, takiego Błękitną Wstęgę Pilicy, to z kolei na przystani. No tam był taki więcej dla młodzieży, symboliczne nagrody, no ale było bardzo, jak to się mówi, na świeżym powietrzu i tego. I z tego wszystkiego wyszło tak, że szachistów jest za dużo, a po prostu w klubie nie ma dla reprezentantów tyle miejsca. I ja i kolega Jacques otworzyliśmy klub przy zakładach włókien chemicznych wtedy, Wistą. Też z sukcesami po prostu jeździliśmy. Także były dwa silne kluby w Tomaszowie. I szachistów było bardzo dużo i wspaniale się grało. Ponieważ szedłem do wniosku, że w ośrodkach, na przykład senatoryjnych, są duże szachy. I jak zobaczyłem takie szachy, mówię, w Tomaszowie też muszą być. No i takie duże szachy zostały zrobione. Pierwsze były na tokarni, to znaczy takie drewniane. No, one po tej rewitalizacji, jak to się mówi, gdzieś tam zniknęły. Ale w międzyczasie starałem się jako przedstawiciel klubu przy Związku Nauczycielstwa Polskiego i powstały, to znaczy przy udziale prezydenta miasta po prostu i innych akurat uchwalili, po prostu kupili szachy no, chińskie. Są w tej chwili na przystani. No, trzeba ich uruchomić, byśmy 10 lat grali. Teraz była rewitalizacja, to takie jeszcze zamieszanie tego. Przypuszczam, że niedługo to uruchomimy, będzie można grać na tych szachach. Ja teraz no, z szachów trochę się, jak to się mówi, wyłączyłem, ale jak córka się dowiedziała, że jest ten turniej, nie mówię, to z laseczką taką, ale przyjdę i zobaczę. No i jakoś nadspodziewanie wyszedłem dobrze. Ja liczyłem, jak już strzelę 3 punkty, to będzie po prostu dla mnie może już dobrze. A tu zrobiło się 6, czyli podwójne normy. No, sponsorzy, Tatiana i jeszcze tam widzę inny. Dziękujemy ślicznie za poparcie tego sportu, tego szachowego, bo to rozwija naprawdę myślenie i pomaga. Także wszyscy grający w szachy to są i dobrymi matematykami, i po prostu kombinacyjnie różne rzeczy tego. I zapraszam na przystań. Niedługo będziemy chyba grali. No i dobrze by było, żeby z powrotem można było wznowić przy Związku Nauczycielstwa Polskiego. Kiedyś było mnóstwo tych klubów, a teraz jest trochę mało. Może sprawy się obijają o forsę, ale można by było jakoś spróbować sponsorów, no, żeby te szachy w Tomaszowie po prostu z powrotem zaistniały mocno. No to nawet ten dzisiejszy turniej pokazuje, że warto byłoby. Sporo młodzieży jest, także inwestujmy w młodzież. Dziękuję ślicznie za turniej.